Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Josz i to jest kolejny odcinek ze Skyrima i dzisiaj będzie trochę żywszy odcinek. A dlaczego? A dlatego, że mamy przejebaną misję do zrobienia na legendarnym poziomie trudności. Do tego. Więc tak, jest przejebana. I Josz, gdzie zgubiłeś okulary? Okulary są na wymianie szkieł, więc GGBP. Dobra, i teraz tak, jest sprawa. Chciałbym podziękować dwóm użytkownikom, dwóm widzom, Matametowi, Matamet, dziękuję ci, oraz Epic za podsyłanie modów, rzecz jasna. A to w sumie już będziemy coś po prostu robić, żeby nie skakać jak debile w miejscu. Bardzo wam dziękuję za podsyłanie modów. Mam nadzieję, że reszta oglądających w końcu ruszy dupę i też mi powysyła jakieś mody, bo naprawdę możemy zbudować razem jakąś fajną społeczność Skyrimową. Może jakąś grupę nawet założę, właśnie specjalnie dla osób grających w Skyrima teraz, żeby dzielić się modami, nie wiem, poradnikami itp. itd. Bo jednak ta gra jest... Dokąd chcesz jechać? Chwilka, my to mieliśmy dokąd? Do Mortal, dobra. Bo jednak ta gra jest nadal żywa, fajnie by było taką zbyszej zrobić. Dokąd chcesz jechać? Mortal. Właź na wóz i spadamy. No dobra. Ej, tak, zainstalowałem sobie kilka modów. Był raz bohater Ragnar Czerwony, do białej grani z Rorikstedt przez los przy... Dobra, nie śpiewaj, koleś. Kilka modów jest wgranych, w sumie zauważyliście. Grałem sobie teraz Sky... coś tam. Zapomniałem, jak to się nazywa dokładnie. A, ale tutaj śnieżyca. Ale generalnie nasz interfejs po prostu wygląda inaczej trochę. Będę musiał się przyzwyczaić, bo jest troszeczkę inny. Ale no, nie wiem, czy gorszy, czy lepszy. Nie mam pojęcia po prostu. To wygląda jak oczy. Nie mam pojęcia, czy gorszy, czy lepszy. Jest po prostu inny. Dzisiaj pójdziemy sobie do pewnego miejsca. Wejdzie. Nie, bo słyszałem takie machanie skrzydłami, tak jakby. Myślałem, że to smok. Dzisiaj sobie pójdziemy w pewne miejsce, w którym są nekromanci, draugry oraz szkielety. Więc będzie ciekawie jak cholera. A że jesteśmy słabi, nadal jesteśmy słabi, no tak jak mówiłem, będziemy musieli Chyba jednak musieli coś pofarmić. Dość trochę punktów w manę tym razem, gdyż ponieważ patrzcie, bo mamy tutaj jeden czar, magia. O Jezu, jaki, to też jest takie samo, dobra. Ale czekajcie, bo jasnowidzenie. Aha, to jest, dobra. Wyciszenie kosztuje, o właśnie, tyle many, co nie? 123 many. A my potrzebujemy to zrobić. Musimy 130 many mieć. Więc teraz celujemy w to, żeby manę zrobić, żeby iluzję sobie wbijać. Przy okazji porobimy jakieś rzeczy typu retoryka, smithing, czyli kowalstwo, krawcenie itp. itd., żeby tylko trochę leveli powbijać. Bo te levele będą nam mega potrzebne. Teraz często robię po prostu kick save'a. Jakoś to nie wpływa na rozgrywkę, a po prostu wiem, że tutaj nieopodal są wrogowie, z którymi nie chcę walczyć, tak jakby. Mam swoje powody, uwierzcie. Dobra, jesteśmy w ukryciu. Oni są tam, moglibyśmy w sumie iść na luzie nawet, wydaje mi się. Chociaż nie wiem, tutaj już nas mogą usłyszeć. Tam jest jakaś twierdza, czy mi się zdaje? Nieważne. Nieważne, po prostu schodzimy sobie tutaj na dół. Oni są tam na lewo. Ja wolę ich ominąć, wiecie, bo... Kurde, sorry, że tak będę na przykład powoli wszystko podnosił, co nie, ale muszę się przyzwyczaić do tego interfejsu. Jest on bardziej przejrzysty, to fakt, ale nie zmienia faktu też, że jest po prostu inny, dziwny. Dobrze, więc teraz tak, tutaj mamy złoto, wytrychy. O, będę się musiał do tych ikonek przyzwyczaić. Dobra, więc schodzimy na dół, tak? I tutaj właśnie mamy dwóch nekromantów. Generalnie oni są dosyć silni, tak? Twoi niewolnicy są wolniejsi niż Argon. Właśnie to zjebałem, bo mogłem to zrobić z ukrycia, a właśnie nie pomyślałem, nie? Myślałem, że ich zajdę jakoś. No chwila. Co jest, co to takie łatwe?
takie łatwe. O kurde. Wgrałem tego moda i mi się poziom trudności zmniejszył. Bo właśnie... Aha, bo właśnie, bo wczoraj sobie testowałem ten mod, co nie? Bo generalnie ten mod jakby jeden wprowadza zmianę w poziomie trudności. Dobra, i teraz będzie normalna trudność. Nie, wczytamy sobie grę, bo my nie chcemy takich łatwych rzeczy. Nie, my tu musimy cofnąć. Gramy uczciwie. Ale po prostu ten mod jakby... Wprowadzasz sobie, możemy ustawić poziom, własne jakby poziomy trudności, coś mi z celu. I mąciłem troszeczkę, bo chciałem sobie popatrzeć, jak to wygląda. Ale tak czy siak, legendarny poziom trudności dalej jest, wszystko jest po prostu to samo. Czyli dalej będziemy dostawać pod dupie i to bardzo mocno. Piwo weźmiemy, a co tam. Więc dalej po dupie będziemy dostawać i generalnie to przejdziemy w taki sposób, że będziemy się ciągle skradać. Przepraszam, że jest tak mało walki, ale to nie jest zależne ode mnie. Znaczy jest tak jakby, ale chwila, co tu jest? Dobra. I patrzcie. Generalnie oni się tutaj biją, ludzie, że się nabija. Dobra. A i teraz tak. Oni tutaj się będą tłuc, coś tam robić, później zaczną gadać. Później pójdą tam. A tam się będą bić z draugrami, to my sobie po prostu polecimy na pałę. Przelecimy po prostu. Kurde, co oni robią tak długo? Tak pewnie podejdziemy i tego. Bandyta Banita. Lol, co się w ogóle dzieje, nie? Aha! Nie, to jest zajebiste właśnie, to jest zajebiste, nie? Oni się tłuką, nagle zauważą mnie i od razu zmieniają im target. Patrzcie, ja padnę, dobra? Nie, będziemy musieli przeczekać to. Będziemy musieli to przeczekać. Nie, oni ich tam zabiją i spoko. Odcinek będzie dłuższy z tego względu, że to jest mega trudne i ja jestem mega słaby. Więc póki co czekamy, założymy sobie ręce. Niech się biją, no. Bijcie się. Po prostu. Albo musimy przeczekać, albo już polecieć. No możemy polecieć, chociaż... Oni dopiero w pewnym momencie... Oni w pewnym momencie zaczynają tam biec. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie właśnie... tam iść. Nie, ale ten bandyta zaraz, dobra, umiera. My sobie staniemy tutaj, bo będziemy jeszcze chcieli tą skrzynkę jedną zebrać. No, dawaj. Niech tam zabiją. Ej, ale nie w moją stronę. Zwycięstwo jest twoje! Poddaję się! No dobija już. Boże. Dobra, i teraz tamtego idą zlać. Wystarczy, że weźmiemy... Ci twoi niewolnicy są wolniejsi niż Argonianie w trakcie burzy. Jeśli chcesz, to chwyć Kilof i im pomóż. Ja wolę nie brudzić sobie rąk pracą fizyczną. Później bierzemy sobie rzecz ze środka. Jeszcze jeden. Jakby. Ugh, co za hołota bez jaj. Nawet po śmierci są prawie bezużyteczni. I dostajemy kartkę od pewnej osoby, która jest ostrzy. Wiem, i musimy się do niej udać, pogadać. Ale wydają się coraz głupsze za każdym razem, gdy przywołuję. Wystarczy, żeby potrafili przestali gadać tam, gdzie im wskaże. Nie muszą być mądrzejsi. Bo nie chce się cinać jakby w dialogi. Pewnie coś znaleźli. No. Sprawdźmy to. Ci mogą obejść się bez nas przez parę minut. Dobra. Quick save. I oni... Co? Ty gdzie lecisz? Jeden poleciał tam, druga... Tam. Nie trzeba było tu przyjść. Klikają czy nie? Aha, bo tu jest bandyta. Dobra. Tego nie przewidziałem. Nie, dobra, to... Zmij mi sobie...
Uuu, bang. Dobra, ale przynajmniej mamy quick save'a tu zrobionego. Dobra, więc zrobimy tak jak mówiłem. To kurwa granie na legendarnym, nie? Dobra, ona nie chce, by przejdziemy, bierzemy to. Niby ja tak próbuję zrobić jednak coś innego, a mi nie wychodzi. Dobra, już robię to klasycznie. Jakby był mniejszy poziom trudności, to bym ich poleciał równo. Od razu bym zobaczył i bym poleciał. No ale cóż, dobra. Kradamy się. Eliksir. Która... W tym momencie też sobie możemy zapisać i zaraz będziemy biec na pałę. Czyli przechodzimy tutaj. Znaczy, możemy robić kilka rzeczy, nie? W zależności od tego, jak silni jesteśmy. Albo możemy ich tam wspólnie jakby pozabijać. Czyli generalnie idziemy... Okej, weźmiemy to. Czyli generalnie... Bierzemy i im pomagamy z tymi draugrami, albo... Znaczy, w sumie pomagamy. Obie strony chcą nas zapierdolić. Dobra, przynajmniej statystyka wita. Teraz zapierdalamy. Teraz zapierdalamy, tutaj jest takie gdzieś. Tu. Tutaj quick save. Generalnie jak tutaj szybko byśmy pobiegli. Mamy tutaj pieniążki. To by nam... Żeby nam nic nie weszło. No dobra. Quick save'ik tutaj mykniemy. Możemy jakby im pomóc. Ała! Ogień, mróz albo błyskawica. Dobra, czyli jednak dobra. Quick save zrobiony, respimy się, lecimy do tyłu. Nie lecimy z powrotem na nich. Poza tym nie wyszedł mi cios w plecy. Więc dobrze, idziemy tędy. Tutaj nam wyłazi jeden draugr. Tutaj mamy kasa, jest. O, korundu, przyda się. No chodź. Tutaj mamy magodzieja. Ale ile on... Aha, i mamy awans, dobra, idealnie. Musimy tą magię robić. Musimy tą magię robić, dobra. Teraz mamy jeden punkt statystyk do rozdania. Czowarstwo, lekki pancerz. Broń dwuręczna, broń jednoręczna. Nie no, dopiero na 40 poziom możemy. Skradanie. Granie zamków, nie. Retoryka też niepotrzebna, dopiero kiedyś tam, iluzja. Ale co mogę tutaj? Czekajcie, pozwala rzucać czary iluzyjne na poziomie nowicjuszkim. Dobra, jeśli to działa tak jak myślę. Co to oznacza? Co to oznacza? Magia? Chwila. Okej. Aha, dobra, czyli muszę mieć tą manę, tak czy siak. Okej, dobra. Ej, ale te ikonki są spoko. Patrzcie. A ja znowu do CS-a zapraszają. Dobra, przedmiot. Broń. Tu jest. Aha, tu jest greatsword. Dwuręczny.
Dobra, dwa aksy. Jebniemy sobie tutaj normalnego save'a, żeby nie było w razie czego. A coś tu idzie, czy? Na dole łażą. Tam gdzieś ten draugr sobie łazi. Dobra, weźmy po prostu rzeczy ze skrzynki, tak? Przechodzimy sobie na spokojnie. Wiem, będę musiał zrobić w końcu dwa sztylety. Generalnie czekam na ten moment, w którym będę mógł robić backstaby z ileś tam razy większym damage'em. W sumie to wam pokażę, jak to wygląda, nie? Bo nie wiem, czy... Znaczy, bo wielu z was mi tam pisało na grupie mojej, na Facebooku. Ale nie wiem, czy wy dokładnie w ogóle wiecie, jak to trzeba ogarnąć. Generalnie level mamy na 41, tutaj mamy na 40, okej. Ale patrzcie, a takie śledami zaskoczenia zadają teraz w sumie musimy mieć 50 level, musimy mieć 50 level, więc po prostu na 50 dopiero, bieg podczas skradania. Musimy mieć 50 level ze skradania, więc no zapewne ze 2 odcinki, 3, ewentualnie 20 i będziemy mieć. Więc wtedy się zacznie fajne mordowanie, bo będziemy zabijać sobie ludzi na... A, bo ja nie chcę kosza. Dobra, później ten kosz wypieprzymy. Bo ja chcę zabijać ludzi na backstaby. Nawet na legendarnym będę w stanie zabić takiego bandytę jakiegoś tam mocnego na backstaba. To jest zajebiste. Dobra, tutaj mamy jednego draugra tylko, jakby. Który będzie jakoś tutaj. No i jest. Dobra, i staniemy sobie na tym kamyczku i on tu sobie przejdzie i my go po prostu pociśniemy w plery. Więc chwilę, czy czekamy na niego? Nie no, musimy to skradanie się zgarnąć, bo bez tego nie ma co. W końcu do sztyletów trzeba będzie powkładać te różne fajne rzeczy. Dobra, idzie. Teraz gdzieś tutaj. Dobra, wszystko. A tak z nienacka, 6 razy obrażeń, dobra. Czyli jeszcze będzie więcej wtedy, nie? Ale nie, strzały bierzemy. Teraz tak. Co mognie? Dobra. Teraz taka szybka akcja. Szybka czy nie szybka? Które to miejsce? Aha, to. Teraz zobaczymy, czy mi się uda jedna rzecz. Okej, udało się. Teraz tak, tu jest taki spot, że on sobie będzie... Aj, wykryto mnie, kurwa mać. Nie, tu jeszcze raz, sorry. Nie, bo chciałem jakby potrącić jedną rzecz i myślałem, że wtedy oni mi się nie skapną jakoś. Oparem nie mogę jakoś przesunąć tego kufelka. Nie da się. No i nie da się. No to czekamy na niego. O. No chodź. Chodź. Bang. Dobra, ukrywamy się dalej. Krąg sera. Jesteśmy przeciążeni. Zjedzmy coś. Tron, usiądź. Możemy usiąść na tronie. Dobornie. Ej, ale mamy skradanie już 43. Przed chwilą mieliśmy 41. To zapierdala. Eliksiry. Big save. O, gdzie ty jesteś? O. Tu? Tu będziesz szedł, kolego?
Weźmiemy go, zbackstabujemy i zaczniemy spierdalać. To jest dobry patent. Kurwa. Aha, dobra. Czyli jednak inna metoda. Prawej, z lewej. No. On właśnie to jest to, że on bije, cholera. No chodź. Dobra. Sposób numer dwa. Okej. Okej. Dobra. Tu idziemy. Ten nasz kolega puśtyka. Nawet jak tak przechodzimy, to się nam skrada nie wbija. Cały dungeon się przeskradamy. No, wydaje mi się, że wbijemy to nawet szybciej niż mi się wydaje. Aha, to jest. Tu są z dwóch grobowców idą. Kurwa, nawet i tak się przestraszyłem. No chodź. Co tarcza? Nie ma, że tarcza. Co to jest? Aha, coś tam. Fajne jest to, że te draugry mają zawsze przy sobie trochę złota, nie? Chwilka. A, czyli to jest pułapka taka jakby, co? Dobra, nikogo tutaj nie ma. Jest zniszczona książka, po co nam potrzebna? Jeszcze katalizator. To jest ten stół do robienia tych rzeczy. Zajmij zaklęcie. Właśnie, z tego już sobie zajmiemy. Traci. Tego też. W sumie z tego też. Dobra. Okej, okay, kufer. Strzała, zwój, gold. Czyli kilka rzeczy, które nam się przydadzą. Także zapominam o zwojach w ogóle, nie? Patrzcie się na to. Zwoje. Wyobrażeń. Nie, fajne te zwoje mam. Paraliż. Kurde. W sumie czemu ja z tych rzeczy nie korzystam? W sumie powinienem, nie? Teraz. Teraz póki się jeszcze opłaca. Tutaj mamy coś. Nic nie mamy. Ten zwój. Tych zwoi mógłbym. Chwila, jeszcze raz, jakie te zwoje mam? Wszystkie cztery. Okej. Wywalczyło dla ciebie. Do kręgu. Uciekać. Aha, dobra. No okej, czyli. Czyli w sumie nam się może przydać. Troszeczkę ten zwój Fireball.
Dobra, teraz sobie idziemy. Tutaj będą szkielety. Szkielety są łatwe. Na luzie możemy je pocisnąć. Teraz tak, czy będziemy tu eksplorować? W sumie można. O kurwa. Dobra, i spierdalam. Spierdalam! Ale on bije! Okej, fajnie to zrobiłem, dzięki! Leczenie. Okej. Ja pierdzielę. Jak ja to zrobiłem? Nie no. Jest wielu z was, czym tu się jarasz? Nie no, takie akcje mnie strasznie jarają, no bez kitu. Dobrze. To i to. I teraz... A posiedzimy tutaj, kurczę, dłuższy odcinek i tak chcieliście, bo na grupie pisaliście mnie, 40 minut. To będą dłuższe, nie? Ludzie. Kurde, zaczyna się snikowanie i kurde, pikowanie po kolei, normalnie. Czy tutaj coś jest? Kufer, dobra. Przeszukamy sobie to wszystko. Zajebiście, będziemy mieli w końcu od cholery rzeczy. Jak wrócimy do miasta, będziemy mieli gold, żeby za gold sobie kupić te. No, nie wiem co, ale po prostu będziemy mieli gold, żeby sobie coś kupić. Generalnie, no nie powinniśmy iść tutaj, co nie, bo idzie się tam przez most. Ale chcę sobie pozabijać te skelety. Przy okazji nam się właśnie level wbija. Kurwa, to... To skradanie idzie tak szybko nam, że no masakra. Weźmy tędy. Nie, może nas nie zauważą. Też pewnie... Oczko się zamyka powoli? Czy się nie zamyka? Zamyka się, dobra, zajebiście. Podejdzie tu i kolejny dostanie w plecki. A że szkielety, łatwy przeciwnik, to spoko. Tam jest jeden. Tam gdzieś drugi, dobra, idzie. Jesteśmy w ukryciu. Możemy już iść. Tędy. Panie szkielecie. I... Bęk. Właśnie to jest moc skradania. Jeszcze tu gdzieś był jeden. Tu jest. Bo tutaj jakieś fajne rzeczy są. Chyba. Dobra, idzie tędy. Kurwa! Skradanie wbiło nam level. Masakra! Masakra, ludzie! Normalnie masakra. Zaraz będziemy chodzić tak cichutko, że ja pierdzielę. O, ja nie mogę. To jest tak szybko. Tak szybko. Już normalnie w następnym odcinku będziemy... W końcu będziemy zabójcami. W końcu ta seria będzie zajebista. Nie wiem, może wam się teraz podoba, ale nie jestem usatysfakcjonowany tym aż tak bardzo. Teraz, kurde, w końcu będę. Nawet nie wiecie, co to dla mnie znaczy. No, cholera jasna. W końcu będę mógł zabijać, normalnie zabijać na legendarnym. Przetrwamy do końca te zasrane początki, które są, kurde, trudne jak cholera. Damy radę wspólnie. Tutaj nie daliśmy sobie rady z nim, ale w sensie, że zasynkować trudno. Jeden mógł może, ale nie, to się tak, stary.
Dobrze, to teraz bierzemy sobie... Aha, i myślałem, że tam będą fajne rzeczy, ale się jednego okazało, że nie. Ale za to mamy tutaj potkę. Potki się nam przydadzą. Kurde, więcej potów, okej. Dobrze, więc teraz tak, tutaj co trzeba zrobić? Trzeba przebiec. I biegniemy dalej. Okej, jesteśmy. Dobrze, dobrze. Dalej się skradamy, wyciągamy broń. Uch, dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Aha! Rozpieprzone płytki muszą być. Pęknięte czy właśnie nie pęknięte? Nie, nie pęknięte. Dobra. Nie pęknięte. O kurwa. A się przestraszyłem, nie? Chwila. Pęknięta, pęknięta. Ale to też była pęknięta, halo. Tak, tutaj są śnieżne pająki. Kurde. Nie, nie. 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 Odwróćcie się. Odwróćcie się ode mnie. Nie, kurwa, tylko nie... A, fuck, złego skilla użyłem. Zamknąć drzwi. Uch. Jaki ja jestem głupi. Zamiast leczenia wziąłem iskry, nie? A, sakra. Przywracanie. Nam level tak szybko idzie teraz. Już dwa levele prawie wbiliśmy, nie? Dobrze. No i one tam sobie niech siedzą. A, co tam? Okej, tutaj w sumie... Konkretnego się nie dzieje w tym, że te rzeczy wychodzą z ziemi. Udane, zdobądź ruch. Spotkaj się ze sobą, no właśnie, tutaj mamy smocze dzieci, muszę się z tobą rozmówić, to pilne. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem w rzecznej puszczy. Tam się spotkamy, przyjaciel. Czyli zaczynamy powoli przygody z ostrzami. Ale i tak raczej będziemy po stronie portu, tak sami się wydaje. Dobra, i teraz tak, ludzie. Teraz tak, przechodząc tutaj, jesteśmy już w sumie w tym, prawie w tym miejscu, gdzie... A skąd wychodziliśmy? Zesnikować chyba nie zesnikujemy. Też nie wiem, może się udać. Co wątpię? Kostur płomieni, zajebiście. Ta zbroja ciężar 1, dobra, to weźmiemy, okej. W urnach jest hajs. A nie wiem, czy opłaca się po to 3 golda tak ganiać. No bez przesady. 3 golda. Tak, posprzedajemy te różne rzeczy. Nasze łupy posprzedajemy, to będziemy mieli w cholerę więcej, dobra. Więc idziemy sobie tędy. To jest niby wejście, tak, ale... Mówię, idziemy tam dalej. Jesteśmy w miejscu, w którym no de facto już byliśmy. Będziemy musieli je obejść. Albo niezauważeni, albo zauważeni. Czyli albo będziemy musieli biec. Jest możliwość padnięcia. Albo ich jakoś okrążymy. Co jest mega trudne, bo to jest tak, że oni właśnie patrzą w jedną, w drugą stronę i ciężko będzie się przemknąć. Ciężko jak cholera. Nie, no dobra, może się coś uda, może się coś uda. Oni są już tuż za tymi drzwiami, tam na lewo. W tych urnach jest tylko troszeczkę golda. Nie opłaca się. Nawet ten potek jest bardziej warty tutaj. Okej. Czyli sobie zrobimy normalny zapis gry. To jest dosyć ważny moment, wiecie?
Patrzcie. Ej! Bo to wszystko jest zależne od tego, jak ta walka między nimi była. Czy wygrały Draugry, czy wygrali magowie. W tym wypadku wygrały Draugry. To oznacza, że Draugry tutaj będą łazić. Spokojny Draugr. Wydaje mi się, że jeśli by tu podszedł, a podejść powinien. Tak, magowie wszyscy popadali. Jest niespokojny Draugr i drugi niespokojny Draugr. Dobra, teraz robimy tak. Stur pomieni weźmiemy i weźmiemy sobie iskry. Dobra. I lecimy z tym kopcem, proszę państwa. Czarów bijesz? Fajfusie? Całego staffa użyjemy na nich, ja pierdolę. Ej! Przedmioty, szybko przedmioty. Ja pierdzielę. Chwila. Która magii? Okej. Wejdziemy, przejdziemy przez drzwi. Okej, okay, i co teraz? Przeszliśmy przez drzwi, oni pewnie wejdą za nami. Tu mamy więcej miejsca. Idą? Się cofają. Dobra, quick save. Dlatego używam staffa i magii, żeby oni do mnie nie podeszli, bo jak sami widzieliście, było ich bardzo dużo. Czwórka albo trójka. A tam był po prostu niespokojny Draugr, który jest odpowiednikiem dość silnego bandyty. Dobra. Fajnie ten staw wygląda swoją drogą. Bardzo fajnie. Dobra, więc teraz powinniśmy już sobie w sumie normalnie się wyekwipować. No i dobra. Ten odcinek, kurczę, musi wam przypaść do gustu. No musi, normalnie musi. Ja jestem w cholerę usatysfakcjonowany. Dobra, ten umarł tutaj. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Naprawdę. Piszcie, cokolwiek. Buty, szata. Szaty nawet nie są tanie. Wiem, że tam trzeba iść, ale tutaj chyba był eliksir. No. Kurde, ja do tych eliksirów, nie? Tak ciągle masz. Tutaj jeszcze jeden. My już możemy... A, chyba nie. Możemy, ale musimy skoczyć umiejętnie. Chwila, w tym dzbanku jest... w garnku coś jest. Garnka. Po co mi garnek? Żelazny. Nie trzeba nam takich rzeczy. Kosz. Po co nam kosz? Po co nam pochodnia? Niepotrzebne, totalnie.
Gdzieś ci magowie popadali, no cholera jasna. Powiem wam, że takiego przebiegu... takiego przebiegu sytuacji nie spodziewałem się za cholerę. Teraz musimy się tutaj powolutku... Czekajcie, to tędy? Nie. W drugą stronę. W drugą stronę, tutaj musimy przejść. A idziemy dlatego tak cicho, bo nie chcę, żebyśmy zostali zauważeni w tym momencie. O. Fajnie. Dobrze. Ciekawi mnie, gdzie te draugry poszły. Których biłem, a... Tak, tutaj tego już podnieśliśmy. Ale tu jest cicho już. Jest tak pusto. Jest pusto jak cholera. Właśnie teraz nie wiem, czy mam iść na tamtych kolejnych, czy nie. Chyba nie, chyba dam sobie spokój z nimi. Póki co przynajmniej. Ich zostawię. Która jest godzina? Pierwsza. Dobra, wyłazimy. O cholera. Nie, naprawdę, mi się strasznie podobało. Strasznie mi się podobał ten odcinek. Naprawdę. Jak od kilku dni byłem strasznie przymulony teraz, bo... Po prostu mi się nie podobało to co się działo. I sobie myślę, kurde, coś ten Skyrim tak nie wybał cholerny. No właśnie. Oni gdzieś tutaj będą. Co tu? Nic. To nie było nic takiego. Powoli. Gdzie one są? Gdzie oni są? Okej, i tutaj. Dobra, możemy zrobić sobie save'a. W tym momencie udać się w to miejsce. Czyli do Rzecznej Puszczy. Aha, wrogowie są zbyt blisko, dobra. A teraz? Teraz? Da się? Da się, dobra. Zajebiście, no cieszę się, no kurde, cieszę się, no. A cholera. No jesteśmy w Rzecznej Puszczy. Co to może oznaczać? Powrót smoczego dziecięcia? Kto z nas dostąpiłby tego zaszczytu? I takiej potęgi? No i dobra. I tutaj pojawił się kolejny jakby quest. Czegokolwiek zapragniesz. Więc generalnie tutaj się rozstaniemy. W tym miejscu. Z tym widokiem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, nie zapomnijcie też udostępnić odcinka, jeśli kurczę wam się podoba, jeśli macie znajomych, którzy grali w Skyrima. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.